w naszych rozważaniach wspólnych na tak zwanym efekcie dyskryminacji. W sumie moglibyśmy też powiedzieć, no bo jaki jest generalnie cel mierzenia międzypłciowej luki płacowej? No, cel jest taki, że chcemy jakby pokazać czy wykazać, że na rynku najczęściej dochodzi do dyskryminacji kobiet na rynku pracy, co by oznaczało, że no tutaj kobiety są gorzej wynagradzane niż mężczyźni. W swoim wystąpieniu chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście się tak dzieje, czy mamy do czynienia z efektem dyskryminacji na rynku pracy i z jak dużym, jeżeli byśmy mówili o tej dyskryminacji. Ale zanim będziemy już generalnie mówić o gorszym traktowaniu, ewentualnym, potencjalnym gorszym traktowaniu kobiet na rynku pracy w stosunku do mężczyzn, to w pierwszej kolejności zdefiniujemy sobie, czym jest międzypłciowa luka płacowa. Następnie powiem o najpopularniejszej metodzie pomiaru luki płacowej. Później o tak zwanym składniku niewyjaśnionym luki, który właśnie by miał mówić o tym, nam o wielkości tego efektu dyskryminacji. Następnie przejdę do wniosków. Generalnie, proszę Państwa, możemy powiedzieć, czy najczęściej się definiuje międzypłciową lukę płacową jako różnicę procentową między przeciętnymi wynagrodzeniami obu płci. To jest to, na co Pan wczoraj zwrócił uwagę w tej mojej tabeli, która prezentowała te różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, no, że takie ujęcie problemu jest nie do końca słuszne. Dlaczego? No bo jeżeli, tak jak wczoraj już wspominałam, wrzucimy do jednego wora kobiety i ich wynagrodzenia, a do drugiego mężczyzn i policzymy średnie przeciętne wynagrodzenia kobiet i średnie przeciętne wynagrodzenia mężczyzn, no i się zastanowimy, ile procentowo kobiety mniej bądź więcej zarabiają, oczywiście w zależności od sytuacji, no to takie ujęcie problemu jakby nie jest poprawne. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, my tutaj na tej podstawie nie możemy powiedzieć, że kobieta jest dyskryminowana w stosunku do mężczyzny albo vice versa, ponieważ nie mamy do czynienia z jednakowymi jakoby pracownikami. Tak? My możemy powiedzieć, że dany pracownik jest dyskryminowany w stosunku do drugiego, jeżeli są to osoby, które posiadają takie umiejętności, mają taką samą produktywność, są zatrudnione na takim samym stanowisku. Czyli ewentualne porównywanie pracowników i moim zdaniem mówienie o gorszej sytuacji, czyli o dyskryminacji kobiet, jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mówimy o takich samych pracownikach. Proszę zauważyć, jeżeli my będziemy mówić o różnych pracownikach, przykładowo możemy powiedzieć, że pielęgniarka jest dyskryminowana na rzecz lekarza, no bo zarabia mniej, no to już widzimy, tak, błąd logiczny. Powiemy, no jest to niejako oczywiste, przecież pielęgniarka zajmuje się zupełnie innymi czynnościami, inne obowiązki, inny poziom wykształcenia i tym podobne. Dlaczego rodzi się oczywiście pytanie, skoro jest to takie oczywiste, no to dlaczego my posługujemy się tak zwaną tą luką nieskorygowaną, nieadjustowaną, czyli taką, gdzie kobiety jako pracownice są wrzucane do jednego wora i mężczyźni jako pracownicy są wrzucani do jednego wora. No i na szczęście z pomocą może nam przyjść tak zwana luka skorygowana, czyli inna metoda szacowania różnic pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. I to jest taka metoda, w której bierzemy pod uwagę to, że pracownicy są różni. I taką jedną z najpopularniejszych metod szacowania luki płacowej, tej właśnie skorygowanej, tej luki płacowej adjustowanej, jest metoda Oxakin-Blindera z lat 70. XX wieku. Polega ona generalnie na oszacowaniu odrębnych regresji liniowych logarytmu wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn i tym samym przy pomocy czy przy użyciu tej metody możemy
wyjaśnić obserwowaną różnicę w wynagrodzeniach obu płci jako sumę tak zwanego składnika wyjaśnianego i składnika niewyjaśnianego. I teraz już spieszę z wyjaśnieniem, cóż to takiego jest ten składnik wyjaśniany i niewyjaśniany. Składnik wyjaśniany informuje nas o tym, jaką część obserwowanej różnicy w wynagrodzeniach możemy wyjaśnić tym, że kobiety i mężczyźni są jakby innymi pracownikami. Jego komponenty, jeżeli chodzi o statystyczne ujęcie, są różnicami w średnich wartościach poszczególnych zmiennych pomnożonych przez odpowiednie parametry regresji. Z kolei ten ogon, no niejako ogon uważany jest za, czy utożsamiany jest składnikiem niewyjaśnianym, to jest ta część obserwowanej różnicy, która nam pozostaje mimo tego, nawet wtedy, gdy kobiety i mężczyźni byliby dokładnie takimi samymi pracownikami. W ujęciu statystycznym to jest dokładnie różnica we współczynnikach regresji dla kobiet i mężczyzn pomnożonych przez średnią wartość danej zmiennej w odpowiedniej grupie, w tym przypadku w grupie kobiet. I teraz, jeżeli mielibyśmy jeszcze raz sobie powiedzieć o tym składniku wyjaśnianym i niewyjaśnianym, czyli tak, obliczamy przykładowo, że kobiety zarabiają o 30% mniej niż mężczyźni. Załóżmy, z tego 2/3 tej różnicy możemy wyjaśnić dzięki komponentom, które wpływają na wynagrodzenie. Oczywiście problem jest taki, no a jakie komponenty wpływają na wynagrodzenie? Takie, które badacz wziął pod uwagę. Najczęściej bierze się pod uwagę wiek, stan cywilny, wykształcenie, lata doświadczenia, zawód, zajmowane stanowisko, liczbę dzieci, przynależność związkową i tym podobne. A tak jak mówiłam, ten składnik niewyjaśniany to jest ogon, no to mówimy tak, skoro jeżeli kobiety by miały być takimi samymi pracownikami jak mężczyźni, jak powiedziałam, wtedy składnik wyjaśniany stanowiłby około 2/3 tej różnicy, czyli powiedzmy, jak ta różnica była 30%, no to 20 punktów procentowych by stanowił składnik wyjaśniany, no to mamy 10 punktów procentowych, który by stanowił składnik niewyjaśniany i się zastanawiamy, a skąd to się bierze? No i najprostsza taka intencjonalna odpowiedź, która nam przychodzi do głowy, jest taka, no, że w takim razie kobiety są dyskryminowane na rynku pracy, tak? Czy faktycznie tak jest? Czy składnik dyskryminacji, ten niewyjaśniony, informuje nas o skali zjawiska dyskryminacji? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie właśnie teraz. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę jakby problem wyceny czynników produkcji. I tutaj w latach 60. jeden z noblistów w ekonomii, mianowicie Gary Becke, zwracał uwagę, że płaca zależy od innego zestawu umiejętności pracownika. To znaczy pracownicy o tej samej produktywności powinni zarabiać dokładnie tyle samo w warunkach wolnorynkowych. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że któryś z pracodawców no, zacznie dyskryminować określoną grupę społeczną. W naszym przykładzie będzie dyskryminował kobiety. Taka sytuacja może się zdarzyć. Becker również odpowiada na to pytanie, że w warunkach wolnorynkowych takie sytuacje będą minimalizowane. Dlaczego? No bo jeżeli kobieta będzie posiadała dokładnie takie same umiejętności jak mężczyzna, będzie tak samo produktywna, a pracodawca nie będzie chciał jej zatrudnić, albo inaczej, będzie ta jej praca tej kobiety niedoceniana, to znaczy będzie niedoceniany czynnik produkcji w postaci jej pracy, to każdy pracodawca zainteresowany zyskiem będzie
chciał zatrudnić taką pracownicę, tak? Załóżmy, że pensja mężczyzny za wykonywanie, za pracę na określonym stanowisku, ta płaca rynkowa to jest 3000, no a kobieta o tych samych umiejętnościach miałaby być zatrudniania tylko na 2000. No jest to super sytuacja dla każdego pracodawcy. Opłaca się tylko zatrudnić kobietę, a zwolnić wszystkich mężczyzn. Tak, ale w takiej sytuacji, w warunkach wolnorynkowych, no wszyscy pracodawcy zainteresowani zyskiem jakby zaczęli zatrudniać kobiety, to płaca kobiet zostałaby podbijana. A co by się działo z pracodawcami, którzy nie chcą zatrudnić takich kobiet? No oczywiście zaczęliby ponosić straty. Długookresowo prawdopodobnie zostali wyparci by na rynku pracy. Dlatego Gary Becker, też tu można powiedzieć, że to jest taka argumentacja w duchu austriackim, chociaż Gary Becker w swoim modelach no, posługiwał się założeniami konkurencji doskonałej, z tymi założeniami Austriacy się jakby nie zgodzą, ale z tą argumentacją, że w warunkach wolnorynkowych dyskryminacja powinna być minimalizowana na rynku pracy. No, kolejny problem, jaki nam się pojawia, to jest dyskryminacja indukowana, czyli ten przykład, o którym wczoraj mówiłam, w kontekście interwencjonizmu na rynku pracy. Czyli jest to taka sytuacja, gdzie koszty zatrudnienia pewnej grupy społecznej rosną ze względu na to, że państwo wprowadza dodatkowe regulacje. Jeżeli państwo wprowadza dodatkowe regulacje dotyczące zatrudnienia pewnej grupy pracowniczej, podbija koszty zatrudnienia i tym sposobem może zniechęcać do zatrudnienia określonej grupy pracowniczej, w naszym przypadku będzie kobiet. I jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo istotna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, że mogą być jeszcze inne zmienne wpływające na wynagrodzenie pracowników, które nie zostały wzięte pod uwagę w naszym badaniu. To znaczy w tym składniku wyjaśnianym. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego one nie zostały, mogłyby nie zostać, albo najczęściej nie są brane pod uwagę? No, moja argumentacja jest taka, dlatego że po pierwsze jest problem z wyizolowaniem jakby tych zmiennych, ale też ze zmierzeniem. W modelach ekonometrycznych my wiemy, że musimy pewne zmienne mieć wyrażone w postaci liczbowej. Tak, jeżeli no, lata doświadczenia prosto 2, 4, 8, 10, tak, lata edukacji, ale mogą być inne czynniki, których nie możemy wyrazić w sposób ilościowy i moim zdaniem z tego względu nie są brane pod uwagę, nie są uwzględniane w modelu, a wpływają na płace, co by oznaczało, że faktyczna dyskryminacja, ten nasz ogon, te 10 punktów procentowych nie wynosi 10, a mniej. Co by oznaczało, że dyskryminacja jest mniejsza. Zaraz powiem, o jakie zmienne mam na myśli, jakie zmienne określam mianem tych zmiennych ukrytych, ale zanim o tym powiem, to chciałabym zwrócić uwagę, że ten problem doboru zmiennych, on ma największe znaczenie dla zarówno efektu dyskryminacji, no bo on nam tak naprawdę będzie mówił o tym, jak duży jest składnik wyjaśniany, jak duży jest składnik niewyjaśniany. I do takiego wniosku doszło dwóch ekonomistów, którzy zajęli się, czy zrobili metaanalizę publikacji anglojęzycznych dotyczących międzypłciowej luki płacowej. Uwaga, które ukazały się na przestrzeni 30 lat. Od 1960 roku do 1990 roku. Po przeanalizowaniu blisko 260 publikacji, które obejmowały różne metody pomiaru, to znaczy nie tylko luki międzypłciowej, luki płacowej, to znaczy nie tylko metodę Oksaki-Blindera, ale również podobne metody. I te generalnie 260 publikacji odnosiło się do około 60 różnych krajów. Doszli oni do wniosku, tutaj też Państwu jakby przytoczyłam to źródło i jakby to badanie i ten tekst. Oni doszli do wniosku, że wybór zmiennych miał największe znaczenie dla osiąganego wyniku.
Ale co jeszcze jest ciekawsze, zauważyli, że generalnie od roku 1960 do 1990, proszę zauważyć 1960, około 1990, międzypłciowa luka płacowa kurczyła się z około 60% do 30% na przestrzeni tych 30 lat. Natomiast ten składnik niewyjaśniany pozostawał praktycznie bez zmian. To jest niezwykle ciekawe, no bo kobiety generalnie w stosunku do mężczyzn zarabiały coraz więcej, no bo poprawiała się sytuacja kobiet na rynku pracy. Kobiety były bardziej wyedukowane, chętniej wchodziły na rynek pracy i tym podobne, a zjawisko dyskryminacji, efekt dyskryminacji nie zmieniał się. Uprzedzenia pracodawców nie zmieniały się. No, jest to, proszę Państwa, trochę dziwne i można się zastanowić, czy w takim razie nie mamy problemu z pomiarem, z wyizolowaniem tego zjawiska dyskryminacji. I ja chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, jeszcze raz podkreślając, że ta wielkość zarówno składnika wyjaśnianego, jak i niewyjaśnianego zależy od liczby zmiennych, które weźmiemy pod uwagę. Mało tego, ten nasz ogon, czyli ten składnik niewyjaśniany, moim zdaniem wcale by nam nie mówił o skali zjawiska dyskryminacji z różnych przyczyn, o których wspomniałam, ale również dlatego, że przynajmniej moim zdaniem w składniku wyjaśnianym też może być efekt dyskryminacji. Dlaczego? Jeżeli w składniku wyjaśnianym, a najczęściej brane są pod uwagę chociażby różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zawody. Tak, mówi się, że jest pewna grupa zawodów, które są okupowane przez kobiety, przykładowo pielęgniarstwo, pewna grupa zawodów, które są okupowane przez mężczyzn, przykładowo sektor IT. Tak? No to można się zastanowić, czy tutaj już nie mamy do czynienia z dyskryminacją. Z jednej strony może być to samodyskryminacja, czyli kobiety nie decydują się na pójście czy na zatrudnienie w określonych zawodach, bo czują się gorzej. Może być. A może być tak, że pracodawcy ich nie chcą zatrudniać. I dlatego kobiety nie chcą ich zatrudniać w sektorze IT. Czysto hipotetyczna sytuacja i dlatego kobiety idą i pracują na przykład w zawodach związanych z pedagogiką. Co by oznaczało, że my nie możemy powiedzieć, że ten ogon, składnik niewyjaśniany to jest czyste zjawisko dyskryminacji i powiedzmy w 33% za różnicę płacową między kobietami i mężczyznami w 33% na przykład odpowiada składnik niewyjaśniany. Nie. Za zjawisko dyskryminacji. Nie, ta dyskryminacja jest już w tym składniku wyjaśnianym. To jest, myślę, że istotne. No i jeszcze ta nasza zagadka, która została, czy w tym, która nam została do rozważenia, to znaczy, czy w tym składniku niewyjaśnionym nie mamy jeszcze jakichś innych zmiennych, które świadczą o różnicach płacowych między kobietami i mężczyznami, a tak jak powiedziałam, są one ciężkie do zmierzenia, i dlatego często pomijane w modelach ekonometrycznych. I moim przynajmniej zdaniem warto zastanowić się nad takimi kwestiami jak awersja do ryzyka w przypadku kobiet i mężczyzn, podejście czy konkurencyjność i proces negocjacyjny, zagrożenie stereotypem, zaraz wszystko wyjaśnię, dyspozycyjność zawodowa, orientacja prorodzinna i wartości poszukiwanej w pracy. Z tym, że chciałabym zwrócić uwagę, że my możemy te wszystkie czynniki, one mogą mieć również wpływ na składniki czy na części składowe tego składnika wyjaśnianego. To znaczy, co chciałabym powiedzieć, że kobiety mogą mieć większą awersję do ryzyka i na przykład unikać zatrudnienia w zawodach, które są z natury nastawiane czy wynagradzane w zależności przykładowo od wydajności czy generowanego zysku. Tak? Czyli że te komponenty, o których wspominałam, mogą pośrednio wpływać na czynniki zawarte w składniku wyjaśnianym,
ale mogą być one również wyizolowane w takim sensie, że będą wpływać bezpośrednio na płace. I teraz ja się chciałam skupić na tych miejscach, gdzie one mogą wpływać bezpośrednio na płace. Pierwszy taki czynnik to jest awersja do ryzyka. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, jakie to są konkretne badania, czyli żebym podała źródła, nie przygotowywałam literatury, ale to jest dość szeroka literatura, to ja nie ma problemu, możecie do mnie napisać, wtedy Państwu wyślę całą literaturę, no bo będę używać stwierdzenia, że w licznych badaniach, a ktoś może się zapytać, co, jakie to są liczne badania, to wtedy Państwu chętnie podeślę źródła. Generalnie w badaniach zwraca się uwagę, że kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka niż mężczyźni. To znaczy, że kobiety częściej unikają współzawodnictwa. I proszę Państwa, już na wczesnym etapie rozwoju, zwraca się na to uwagę, że już na wczesnym etapie rozwoju chłopcy spędzają większość czasu na grach opartych na współzawodnictwie, a generalnie dziewczęta wybierają te zajęcia, w których nie ma wyraźnego zwycięzcy ani punktu końcowego. W Holandii na przykład zrobiono czy wykonano takie badania dotyczące 15-latków, gdzie 15-letni nastolatkowie płci męskiej na przykład chętniej wybierali profile bardziej prestiżowe, które w przyszłości predysponują do zawodów lepiej wykonywanych. No i obliczono, że za około 23% dokonanego wyboru było pod wpływem właśnie jakby konkurencji. W innym z kolei badaniu wykazano, że podczas poszukiwania zatrudnienia w przeglądarkach internetowych kobiety częściej były zainteresowane ofertami, które były uzależnione, gdzie płaca była uzależniona od wydajności całego zespołu, a nie od wydajności indywidualnej. Tak, to znaczy, że jeżeli kobiety wiedziały, że ich płaca będzie w jakiejś tam części uzależniona od właśnie ich produktywności czy indywidualnej produktywności, to unikały takiego zatrudnienia i zainteresowania taką pracą. W innym z kolei badaniu wykazano, że przykładowo po ukończeniu Carnegie Mellon płaca mężczyzn była o 3,6% wyższa niż kobiet z takim samym tytułem MBA i zauważono, że jedynie 7% kandydatek podjęło w ogóle dyskusję na temat wysokości swojego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku mężczyzn było to już aż 57%, czyli mężczyźni chętniej negocjowali wysokość swojego wynagrodzenia niż mężczyźni. Oczywiście może się pojawić pytanie, dlaczego się tak dzieje, dlaczego kobiety są mniej skłonne do konkurowania, czy mniej skłonne do negocjacji. Takich potencjalnych przyczyn podaje się przynajmniej kilka. Zwraca się uwagę przede wszystkim na fakt, że kobiety generalnie inaczej przeżywają emocje niż przykładowo mężczyźni. I może być tak, że te odczucia czy te emocje inaczej wpływają na proces podejmowania decyzji. W jednym z badań dotyczących ataku na World Trade Center zauważono, że po ataku na przykład agresja u mężczyzn powodowała bardziej optymistyczne spojrzenie na przyszłość niż strach, który charakteryzował kobiety. Ponadto zwraca się uwagę, że kobiety są mniej przekonane o swoim sukcesie, a co więcej, mężczyźni traktują ryzykowne sytuacje jako wyzwanie. Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, czynnikiem, który może wpłynąć na różnice w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami, to jest konkurencyjność i proces negocjacyjny, o którym już niejako jakby częściowo wspomniałam. I tutaj znowu podnosi się taką argumentację, że kobiety częściej niż mężczyźni
unikają współzawodnictwa. Problem jest taki, jakby wykazać, że konkurencyjność odpowiada za wynik, chociażby nie tylko jakby wynik, czyli mając tutaj na myśli pensję, ale generalnie wynik, na przykład jeżeli chodzi o różnego rodzaju zawody sportowe. I w jednym z badań zwrócono uwagę, że przykładowo kobiety osiągają zupełnie inny wynik, jeżeli rywalizują z mężczyznami, a inny wynik, jeżeli rywalizują z tą samą płcią. I przykład takiego badania to jest badanie dokonywane podczas turniejów szachowych, gdzie okazuje się, że kobiety generalnie, jeżeli rywalizują z kobietą, wówczas szansa na zwycięstwo wynosi 50%, jeżeli mówimy o zawodniku w takim samym rankingu. Natomiast jeżeli naprzeciwko mają do czynienia jakby z mężczyzną, z zawodnikiem o tej samej pozycji w rankingu, wówczas szanse na zwycięstwo z kobiety spadają do 46%. No i można się zastanowić, dlaczego tak jest. No, potencjalną przyczyną, o której się mówi, no to jest postrzeganie przez kobiety rywalizacji jako kosztu psychicznego, na co może mieć wpływ styl wychowania bądź proces ewolucyjny. To znaczy, że raczej dziewczynki, znaczy mężczyzn czy chłopców się uczy do takiej postawy jakby asertywności, a raczej dziewczynki takiej postawy bardziej ugodowej, nastawiona powinno być na jakby na rozwiązywanie konfliktów, na takie przyjazne usposobienie. Mając na myśli proces ewolucyjny, tutaj chodzi głównie o proces jakby prokreacyjny, to znaczy, że to mężczyźni walczą niejako, czy konkurują o wybór partnerki życiowej i oczywiście generalnie ze względów biologicznych mogą posiadać więcej dzieci niż kobiety. Również różny poziom hormonów, głównie testosteron, który generuje postawy prokonkurencyjne u mężczyzn. No i kobiety mogą być po prostu mniej pewne swojego zwycięstwa, to znaczy jeżeli myślą o konkurencji, to z góry zakładają, że wygra płeć przeciwna. Kolejnym czynnikiem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, to jest tak zwane zagrożenie stereotypem. To jest taka sytuacja, kiedy z góry zakładamy, że przegramy, że po prostu jesteśmy gorsi. No i rzeczywiście taka cecha może mieć wpływ na wysokość płacy. To znaczy, że na przykład kobiety generalnie nawet nie będą przykładowo podchodzić do procesu negocjacji z tego względu, że są właśnie zagrożone stereotypem. To taki może być, taka może być przyczyna. Bardzo istotna jest dyspozycyjność zawodowa. To znaczy generalnie my wiemy, że płaca zależy od ilości przepracowanych godzin. No i pewnie stoimy na stanowisku, że pracownicy o takich samych umiejętnościach powinni zarabiać dokładnie tyle samo, ale musimy pamiętać o tym, że są niektóre zawody, które wymagają pracy w niestandardowych godzinach pracy, czyli nie od 8 do 16, ale na przykład w porze nocnej, albo gdzie oczekuje się pełnej dyspozycyjności pracownika, czyli takiej sytuacji, że pracownik przykładowo w każdej chwili odbierze telefon i będzie mógł wykonać określony zawód. Tutaj dla Państwa przygotowałam wyniki jednego z badań dotyczących firmy zatrudniających kierowców autobusów w jednym z amerykańskich stanów. Są to badania za lata 2011-2012.
17. I co należy zauważyć, to to, że jeżeli spojrzymy na zarobki kobiet, zarobki mężczyzn, przepraszam, według za jakby regularne godziny pracy, to ta różnica między kobietami a mężczyznami nie będzie, praktycznie tej różnicy nie ma. Natomiast jeżeli spojrzymy na zarobki zarówno mężczyzn, jak i kobiet, gdzie wzięto pod uwagę nie tylko przepracowane godziny w tym standardowym czasie pracy, czyli od 8 do 16, ale przykładowo w porze nocnej czy weekendy, no to będzie nam rosła międzypłciowa luka płacowa, to znaczy mężczyźni będą zarabiać, czy zarabiają więcej niż kobiety. No i oczywiście, jeżeli mamy generalnie zarobki dla jednej i drugiej płci, czyli gdzie weźmiemy pod uwagę te godziny standardowe i godziny, można powiedzieć, ponadprogramowe, no to widzimy, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Ale nie z tego względu, że mamy tutaj do czynienia z jakokolwiek dyskryminacją, tylko z tego względu, że generalnie mężczyźni częściej podejmowali pracę w ponadwymiarowym czasie pracy. I to jest bardzo istotne. I ostatni z elementów, o którym chciałam powiedzieć, to jest orientacja prorodzinna i to jest odmienne podejście do wartości poszukiwanych w pracy. Czyli zwraca się uwagę na to, że kobiety rzadziej mogą być zainteresowane sukcesem zawodowym niż mężczyźni. I w związku z tym mogą na przykład rezygnować z awansu czy podwyżki na rzecz czasu spędzonego z rodziną albo po prostu lepszych relacji interpersonalnych, przykładowo w pracy, bo to może mieć dla nich większe znaczenie. I pojawia się też taka jedna z hipotez, hipoteza wysiłku, która nam mówi o tym, że jeżeli będziemy mniej preferować czy mieć mniejszą skłonność, mniejszą wagę przywiązywać do pracy, to wówczas w mniejszym stopniu czy będziemy się charakteryzować niższą produktywnością na rynku pracy, co ostatecznie wpłynie na obniżenie naszej płacy. Podsumowując, chciałabym zwrócić właśnie uwagę, że składnik niewyjaśniany wcale nas nie informuje o wielkości dyskryminacji kobiet na rynku pracy z kilku względów. Po pierwsze, składnik niewyjaśniany może stanowić połączenie czynników do tej pory pomijanych, czyli przykładowa wersja do ryzyka, czy proces negocjacyjny i efektu dyskryminacji. Po drugie, przy pomocy składnika niewyjaśnianego nie jesteśmy w stanie wykazać skali zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy, chociażby z tego względu, że dyskryminacja może ta być ukryta w składniku wyjaśnianym, albo mamy, tak jak już wspominaliśmy, inne czynniki, które wpływają na wielkość płacy i wcale nie odzwierciedlają zjawiska dyskryminacji, co mogłoby prowadzić do wniosku, że odkrycie wszystkich składników, które mają znaczenie czy wpływają na wielkość płacy, może generalnie zlikwidować efekt dyskryminacji. Czyli może zlikwidować nam ten składnik niewyjaśniany, natomiast ja nie sugeruję, że wówczas nie będzie w ogóle nierównego traktowania kobiet na rynku pracy. Tak jak powiedziałam, może to być ukryte w składniku wyjaśnianym. Albo może, tak jak już wspomnieliśmy na początku, mogą się zdarzyć pracodawcy, którzy będą mieć uprzedzenia względem kobiet. Tak? I taki jeden z ostatnich moich wniosków to jest to, że składnik niewyjaśniony może zawierać samodyskryminację.
tak jak powiedzieliśmy, to zagrożenie stereotypem. To, że kobiety nie podejmują chociażby rozmów o pracę, czy nie podchodzą do negocjacji z tego względu, że z góry zakładają swoją porażkę. A skoro jest to samodyskryminacja, to jak my możemy mówić, że to jest coś jakby, co dotyka kobiety przez podmiot trzeci, tak? To nie jakby podmiot trzeci, to nie pracodawca jest jakby winien, tylko właśnie zjawisko samodyskryminacji i myślę, że to jest kwestia, o której też warto pamiętać. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Być może coś jest, są jakieś kwestie, które są warte wyjaśnienia. Bardzo proszę, Pan pierwszy. Jaki jest Pani stosunek co do przyczyn tych, jak to Pani zdefiniowała, ukrytych czynników? Czy to bardziej chodzi o czynniki takie biologiczne, czy bardziej behawioralne? No bo jak na przykład spojrzymy na system edukacji i szkolny, no to widzimy, że jest tam promowana praktycznie maksymalna awersja do ryzyka. I z czynników takich czysto biologicznych na rozkładzie Gaussa wiemy, że osoby bardziej podatne na tą doktrynę utrzymywaną w szkole to będą kobiety stosunkowo, które są bardziej ugodowe. No i czy właśnie Pani uważa, że to są właśnie te czynniki biologiczne, czynniki behawioralne, czy może ich jakieś połączenie? Znaczy ja nie czuję się jakby na siłach do odpowiedzenia, czy nie wiem, wydawania sądu, jak duży jest czynnik behawioralny, jak duży jest czynnik biologiczny, ponieważ się na tym nie znam i nie chcę wchodzić w buty w ogóle innej jakby dziedziny nauki. Natomiast co jest dla mnie istotne, no to chciałam zwrócić właśnie uwagę, że są po prostu takie inne czynniki, które mogą być przyczyną. Przyczyn może być kilka, tak? Dlatego wspominałam te, które najczęściej są wymieniane w literaturze, które są brane pod uwagę. Natomiast no nie czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć, czy większe znaczenie ma, nie wiem, proces wychowania innych kobiet czy dziewcząt i chłopców, czy na przykład większe znaczenie mają czynniki, nie wiem, społeczne, tak jak później kobiety i mężczyźni już powiedzmy trafiają do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i jak są tam prowadzone, tak? Ciężko mi tutaj wyrokować, co ma większe znaczenie. Znaczy ja mam, przepraszam, bardziej w sumie komentarz niż pytanie. Mianowicie wydaje mi się, że warto też wziąć pod uwagę też no, kiedy mówimy o dyspozycyjności kobiet, tak zwaną nieodpłatną pracę wykonywaną przez kobiety. Ponieważ generalnie jeśli brać ją pod uwagę, to kobiety tak naprawdę pracują więcej niż mężczyźni. I za to jakby nikt im nie płaci i też przez to są mniej jakby. Są też bardziej po prostu zmęczone i też mogą być przez to mniej produktywne, więc też wydaje mi się po prostu taki ważny czynnik. Tak, to jest czynnik, na który też zwracam uwagę. W dzisiejszym wystąpieniu jakby nie powiedziałam, ale ma Pani w pełni słuszno, że na dyspozycyjność zawodową mogą wpływać obowiązki domowe. Tak? To znaczy, że czy chociażby spadek produktywności na rynku pracy w związku z tym, że kobieta w większości jest obciążona obowiązkami domowymi niż mężczyzna. Tak? Natomiast no, to jest taki problem, można powiedzieć trochę inne pole, no bo to jest problem praca odpłatna, a praca nieodpłatna. Nie? Ale bardzo słuszny argument, dziękuję bardzo. Czy nie uważa Pani, że przedstawione przez Panią przykłady, powody tej luki płacowej, takie jak awersja do ryzyka, czy problemy, czy orientacja prorodzinna są raczej tak jakby problemami z działu nauki psychologii, czyli odpowiedzią na pytanie, dlaczego ludzie działają w ten sposób, a nie inny i tak jakby, czy to w ogóle coś wnosi do analizy ekonomicznej w takim razie, jeśli jest to tak jakby bardziej psychologia. Moim zadaniem było odpowiedzenie na pytanie, czy kobiety faktycznie są dyskryminowane na rynku pracy. Żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, to niestety musimy wejść na grunt psychologii. Tak, no innego wyjścia jakby nie mamy, czyli musimy się zastanowić, dlaczego
No z jednej strony możemy powiedzieć, że niższe wynagrodzenie kobiet w stosunku do mężczyzn jest pochodną ich własnych preferencji. To jest zresztą istotna kwestia, na którą też staram się zwrócić uwagę, że my, proszę Państwa, generalnie, jeżeli mówimy o dyskryminacji kobiet na rynku pracy, to my z góry zakładamy, przynajmniej mam takie wrażenie, że kobiety faktycznie chcą być takie same jak mężczyźni. Tak? Czyli pomijamy tą kwestię, o której Pan mówił, a na którą ja się staram zwrócić uwagę, to znaczy preferencji, że po prostu mężczyźni i kobiety mogą mieć różne preferencje, które mogą wynikać z różnych przyczyn. Być może moglibyśmy się nie zastanawiać, dlaczego dokonują takich innych, a nie innych wyborów, to co Pan powiedział, bo to jest raczej pogranicze psychologii. Ale myślę, że jeżeli już zajmujemy się danym zjawiskiem i próbujemy go wyjaśnić kompleksowo, no to warto o tych potencjalnych przyczynach przynajmniej wspomnieć. To ja chciałbym Cię tak jeszcze zapytać, czy wśród badań były sprawdzane jakieś czynniki, na przykład, nie wiem, łagodniejszego traktowania wśród pracy, takie typowo pozapłacowe na przykład. Czy takie rzeczy były na przykład w jakikolwiek sposób weryfikowane w jakichś badaniach, czy to były czynniki pomijane? Jakby Pan mógł rozwinąć, co Pan ma na myśli to przez to łagodniejsze traktowanie? Pracodawca względem płci, tak? Na przykład, albo mniejsza ilość jakichś obowiązków na tych samych stanowiskach, żeby były jakoś nierówno rozkładane między pracowników. O takie rzeczy mi bardziej chodzi. To znaczy, że pracodawca z góry zakłada, że jest niższa produktywność kobiety i dlatego od niej wymaga mniej? W tym sensie? Załóżmy coś takiego, albo na przykład przez same na przykład wymogi prawa pracy zakładające, jeśli chodzi na przykład o ciężar rzeczy, które kobieta może przenosić, a mężczyzna. No to one są zapisane w kodeksie pracy i też regulują sytuację kobiet chociażby w ciąży, tak? Że nie możemy nosić tam ciężarów. Szczegółowo ja jakby prawnikiem nie jestem, ale wiem, że takie regulacje są. Natomiast czy spotkałam się z badaniami, które by dotyczyły innego traktowania, na przykład bardziej przyjaznego, tak, kobiet przez pracodawców i jakie to by miało wpływ? Bo ja się generalnie zastanawiałam, co wpływa jakby na płacę, tak? Tu byśmy się musieli zastanawiać, czy to jakby bardziej przychylne traktowanie kobiet przez pracodawców miałoby wpływ na płacę. To znaczy, to pracodawca by musiał wyżej wynagradzać kobiety, tak? A my wychodzimy jakby z tego założenia, no, które najczęściej jest poruszane, że kobiety jakby są gorzej traktowane, tak? Czyli generalnie nie rozważam sytuacji albo nie opisuję się nimi, nie zajmuję, gdzie mamy scenariusze kontrfaktyczne. Czyli gdzie sytuacja jest zgoła odmienna, ale jest to niejako bardzo ciekawy temat dotyczący dyskryminacji mężczyzn na rynku pracy, o którym się coraz częściej mówi. I zaczynają się pojawiać przynajmniej no, takie pierwsze znane mi bardziej kompleksowe analizy dotyczące dyskryminacji mężczyzn, no bo to by była dyskryminacja, tak? Ja uwarunkowana bardzo często też prawnie właśnie przez kodeks pracy. Tak, tak. No ale to też jest, jeżeli byśmy mogli pójść w tym kontekście, no to nie pracodawca, ale na przykład konsument, restauracje, kelnerzy i kelnerki. Kto dostaje większe napiwki? Ale może to wynika z tego, że kobiety po prostu są bardziej miłe. W większym stopniu zwracają uwagę na klienta. A mężczyznom zależy tylko na takiej obsłudze bezpośredniej, dostarczenie posiłku. Albo to klienci zwracają uwagę na... To jest pewnie bardzo subiektywne, na co klienci zwracają uwagę. Ale jest to, proszę Państwa, istotne, no bo jeżeli chociażby zastanowimy się, zatrudnienie, patrząc na płeć, zatrudnienie mężczyzn i kobiet w recepcjach. Czy na przykład te takie czynniki, tak, nie są uwzględniane przez pracodawców, że to jedna kobieta, a nie mężczyźni. No ale tu wchodzimy na już też pole psychologii.
Może jeszcze jakieś pytanie? Skoro nie ma, to podziękujmy pani doktor.